serdecznie. Znajdujemy się w Arnhem. Dzisiaj nasza husaria miała trening w plenerze na gościnnych występach. Ze mną, moim Państwa gościem jest Roberta z od samego praktycznie początku w naszej husarii Apeldoorn. Mieliśmy przypadek, że u nas grało dwóch Litwinów, Węgrzy, Ukraińcy. Robertas jako jedyny nastał się od samego początku do teraźniejszych czasów. Obecny kapitan husarii Apeldoorn. Witam serdecznie, Robert. Chciałbym, żebyś powiedział mniej więcej, jaka twoja przyszłość piłkarska na Litwie, bo kariera piłkarska, jakaś tam przygoda z piłką była. Czy mógłbyś tam powiedzieć, jak to wyglądało? Tak, ja grałem 26 lat. To była jakby moja praca. Czyli tak zawodowo? Tak, ja na Litwie grałem od 6 lat, nie wiem. Jaki to można porównać to poziom? Do jakiego to poziom? Jakby to rocznie to było? Wyższa liga była. Wyższa liga. Tak. Grałem później za swój rok zborna Litwa. To mieszkałem w drugim mieście. Czyli taki akademik? Tak, tam była akademia. Szkoła, wszystko. Tak. Jesteś tu już z nami od samego początku. Datuje się na pierwszy sparring, twoją wizytę na naszej husarii. Mieszkasz tu już trochę lat w Holandii. Jesteś tutaj tak samo jak my, obcokrajowcy. Jak ci to żyje? Jak tutaj się odnajdujesz w ogóle na co dzień, tak w życiu takim niecodziennym? Jak ci współpracujesz z Holendrami? No nie wiem, to jest tak lepiej czym na Litwie, bo wszystkie tu przyjeżdżę, bo więcej pieniędzy zarabia. Tak, to jest praca, dom, piłka. No, takie życie. No, ale hobby jakieś Roberta, co oprócz piłki, coś takiego? Wiem, że, znaczy, muszę Państwu powiedzieć, Roberta to jest taka nasza rewia mody. Najnowsze buty, najlepsze kolekcje. Zawsze coś tam wypatrzy, zawsze coś nowego ma. Także chyba takie ciuchy, buty, co się dzieje, jakie są trendy mody. No, tak, trochę jest. Trochę jest. Także to jest taki, to na pewno jest hobby Robertasa, bo mówię, co chwila jakieś coś nowego jest na topie, to Robertas to za chwilę ma i my jesteśmy dzięki temu na bieżąco. Robertas, grasz tutaj teraz naszą opaską kapitańską, grasz już tutaj w naszej husarii długo lat. Powiedz mi, jak ty się odnosisz do tego projektu husaria Apeldoorn, jak ty się czujesz tutaj w tym projekcie, jak ty, twoje zdanie na ten temat? Nie, wszystko jest dobrze, dobra drużyna, dobry pomysł, zawsze coś. Nie, wszystko jest dobrze. To się wszystko. Tak. Dobra. Ten sezon koronawirus, wiadomo, przerwany został. W tamtym roku graliśmy w Pucharze Holandii już w półfinale. No, trochę pecha mieliśmy w tym półfinale, żeby wejść do finału w naszej prowincji Herderland. Przerwała nam korona. Nie skończyliśmy, też byliśmy bardzo wysoko. W tamtym roku tak samo bardzo wysoko widzę. Powiedz mi, jak ty widzisz nas w walce o szansę w nowym sezonie? Tylko pierwsze miejsce. Okej. Okay. Jesteś już w tej husarii bardzo długo czasu, długo lat. Znasz wszystkich trenerów, tak. Jacy tu pracowali od początku. Wcześniej nie było trenerów, od pewnego czasu jest Paweł, był Paweł. Tak. Jest teraz Jacek, już drugi sezon z nami. Byłeś w tej szatni, no nie? Jak to tam wygląda w szatni? Jak ty wiesz, atmosfera jest dobra? Czy na czym może pracować? Jak jest twoje zdanie? Nie, to jest dobra, to... Co pomówię trener, wszystko słucha. Ale tak koleżeńsko można się dogadać, tak żeby widzowie poznali to, że my po prostu nie jesteśmy samą tej korzeńcą, tylko że w szatni też rozmawiamy na te tematy takie obu chwili, no nie? Jest, można pogadać, porozmawiać z chłopakami, jest taka luźna atmosfera w szatni. Nie. Jak uważasz? Dobra jest atmosfera. To wszystkich nie jest tam mówię. No, możesz mówić po swojemu, to jest, mówię, nasza drużyna jest słowiańska, także ludzie sobie włączą translantory i wszystko się tłumaczy. Nie, no ja mówię, jest dobra atmosfera, naprawdę. Tylko ja myślę, co wszystkie muszą słuchać, co mówi trener, a jest tak, co trener coś mówi, a wszystkie tam, wiesz, gada, bo... Włączają się. Tak, no tylko taka sprawa. No tak, no wiadomo, że jest taka sytuacja, że trzeba nad wszystkim pracować, nigdy nie jest idealnie, staramy się, będziemy się na pewno, bo chłopaki też się będą starać się do tego dojść, żeby było lepiej, no ale ten. Ale myślę, że jak twoje zdanie jest takie, jak mówisz o awansie, że ta nasza drużyna awansuje, że mamy szansę na awans, że aspiracje są, to że
że w przyszłym roku spotkamy się na wyższym poziomie i zrobimy ten uprawniony awans w końcu tej trzeciej klasy. Tak, powiedz mi na ostatnim takim zdaniem, bo wiadomo, to jest nasza słowiańska drużyna. Grali tutaj Litwini, grali Węgrzy, grali Ukraińcy, wiadomo, Polacy to większą grupą. Ale jak ty byś zachęcił kogoś, jeśli by grał w piłkę, żeby do nas dołączył, a jeśli by przyszło się wstydzi, krępuje? Chciałbym wysłuchać, że musi do komanda Husaria być jungte. To wszystko? Zapraszamy na nasz kanał YouTube, tam w wywiadze z Robertasem, kapitanem Husaria Apeldoorn i z wszystkimi innymi wkrótce piłkarzami. Serdecznie zapraszamy na kanał YouTube Husaria Apeldoorn.